samo zaoranie CDU, prawicowe odchylenie SPD, falstart Zielonych. Czyli po prostu wybory do Bundestagu. Oj, będzie się działo. To jest program Jaka jest prawda? Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim Państwa gościem jest dzisiaj człowiek, którego nikomu nie muszę przedstawiać, znany Państwu przede wszystkim z PCH24 TV, Paweł Chmielewski. Witam Cię, Pawle. Szczęść Boże. Kłaniam się, szczęść Boże. Pawle, za niedługo wybory do Bundestagu. Czy możemy powiedzieć, że CDU kapitalnie się samozaorała? Ponieważ wszystkie sondaże wskazują, że to będzie pierwsza od wielu lat, od wielu wyborów porażka Angeli Merkel, jej ugrupowania. To prawda, sondaże na to wskazują, natomiast byłbym jeszcze ostrożny w takich zupełnie sztywnych przewidywaniach, bo pojawił się też sondaż z dnia wczorajszego, z 8 września, sondaż Allensbacha, który pokazuje, że ta przewaga między CDU, przewaga SPD nad CDU nie musi być aż taka wielka. Tu naprawdę sondaże są różne, owszem, we wszystkich, od około miesiąca przynajmniej. Widać, że socjaldemokracja przewodzi dzisiaj, CDU gdzieś tam jest od niej słabsza, ale to się naprawdę może jeszcze zmienić. Także dlatego, że właśnie sama kanclerz Angela Merkel w końcu włączyła się w kampanię wyborczą, bo dotąd milczała, była gdzieś zupełnie wycofana, pozostawiła kandydata CDU Armina Lascheta, można powiedzieć, na pastwę mediów, no i padł ofiarą tych mediów, bo jest dosyć mało charyzmatycznym człowiekiem, ale ostatnio się włączyła, poparła go i kto wie, czy to nie przeważy, bo jednak ta różnica między CDU a SPD to jest kilka procent, to naprawdę może być jakieś wahnięcie nastrojów, jakieś wydarzenie, jakieś jedno, dwa mocne wystąpienia medialne. Tym więcej, że nie ma dzisiaj takiego wielkiego tematu politycznego, który by Niemców jakoś rozgrzewał. Wszystko ma po prostu być kontynuowane i tutaj naprawdę pewne PR-owe zagrywki mogą jeszcze odegrać rolę. Chociaż oczywiście masz, Tomaszu, rację, na razie wygląda na to, że CDU się zaorała i no cóż, po prostu będzie powrót do tego, co było przed rokiem 2005, czyli do rządów socjaldemokracji. Ale mam tutaj bardzo ważne pytanie. Czy ten program polityczny CDU aż tak bardzo różni się od programu SPD, że przychodzi co do czego, tworzą wielką koalicję, a teraz kampania wyborcza tam przecież dochodzi, mówiąc kolokwialnie, do walki na noże. Wszyscy zwalczają się nawzajem. Walka na noże jest oczywista, chodzi po prostu o różne frukta władzy, natomiast gdy idzie o kwestie programowe, to nie ma tutaj większych różnic, przynajmniej w tych kwestiach najbardziej istotnych dla samych Niemców, bo chociaż socjaldemokracja jest oczywiście socjalistyczna, wyrasta nawet z marksizmu po prostu, sam Olaf Scholz, ten kandydat na kanclerza, który być może kanclerzem zostanie, w młodości był zagorzałym marksistą, ale potem mu trochę przeszło, jak już wszedł do tego establishmentu politycznego, to mu naprawdę przeszło. Dzisiaj SPD nie chce jakoś bardzo podnosić podatków, oczywiście trochę tak, ale bez przesady, mówi SPD o tym, że trzeba jednak utrzymać tę wielką siłę produkcyjną niemieckiej gospodarki, no a tutaj podatki po prostu nie mogą być za wysokie. W takim wypadku SPD chce też dalej stawiać na sojusz Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi, teraz to jest tym łatwiejsze, gdy prezydentem jest Joe Biden, chce oczywiście kontynuować rozbudowę, budowę Nord Stream 2, nie ma naprawdę wielkich różnic, są różnice w tych tak zwanych kwestiach światopoglądowych, mówię tak zwanych, bo tak naprawdę chodzi tutaj po prostu o absolutne fundamenty cywilizacyjne, życie ludzkie i tak dalej, tutaj SPD niestety idzie w stronę po prostu bardziej socjalistyczną. CDU też szło w tę stronę, ale powoli, a SPD chce przyspieszać marsz, ale co jest ważne, to moim zdaniem Niemców to wszystko mało interesuje, bo wiedzą, że zarówno SPD, jak i CDU to jest po prostu kontynuacja aktualnej polityki. No przecież rządziła wielka koalicja, właśnie te dwie partie, nic się teraz nie zmieni. To, czego szukają Niemcy, to jest mocny kandydat, wyrazisty człowiek, któremu uwierzą, że taki po prostu machtmensch, człowiek władzy, tak jak Angela Merkel, który będzie w stanie spajać społeczeństwo, poprowadzić je do przodu. Kandydat CDU, Armin Laschet, nie ma tego, jak to mówią Niemcy, formatu kanclerskiego. Gdyby odbyły się wybory bezpośrednie na nowego kanclerza, to Armin Laschet mógłby według aktualnych sondaży liczyć tylko na 17% głosów. Tragedia. Olaf Scholz z SPD na 49% głosów. Niemcy po prostu uważają, że Scholz to człowiek bardziej poważny, bardziej obrotny. Nie może się nie różnić od Lascheta jakoś, szczególnie gdy idzie o poglądy, o program, ale po prostu jest bardziej sprawny. Dlatego właśnie SPD prowadzi sondażach, natomiast rzeczywiście wielkich różnic w tych najważniejszych kwestiach polityki zewnętrznej, polityki wewnętrznej nie będzie, chociaż oczywiście w kwestiach cywilizacyjnych już tak. Czy w związku z tym można powiedzieć, że Kto by nie wygrał w Niemczech, tak naprawdę, czy to SPD, czy to CDU, tak naprawdę w Niemczech triumf odniesie polityka Angeli Merkel, polityka postpolityki, jak to nazwał swego czasu pan profesor Andrzej Nowak, czyli dużo mówimy, dużo obiecujemy, dużo wykonujemy różnych gestów, a tak naprawdę powolutku, powolutku, czasami troszeczkę szybciej, walec rewolucji i tak tutaj jedzie. Rewolucji oczywiście komunistycznej, neomarksistowskiej. No zdecydowanie tak, tym więcej, że samo niemieckie społeczeństwo... Bo przepraszam, że wchodzę w zdanie, sam powiedziałeś, że Niemców za bardzo nie interesują nawet programy, tutaj po prostu chodzi o wyrazistość charakteru. To jest właśnie istota postpolityki. W Polsce przecież w pewnym momencie najbardziej wyrazistym politykiem był kto? Donald Tusk i on miał właśnie największe poparcie, idealny kandydat środka, który nie pójdzie ani w prawo, ani w lewo. Angela Merkel, również idealny kandydat środka, w pewnym momencie zawsze dawała do zrozumienia, że to Niemcy są najważniejsze i będziemy mieli tego kontynuację? Zdecydowanie tak, już tłumaczę, dlaczego Niemców tak bardzo nie interesuje, czy to będzie CDU, czy to będzie SP. No dlatego, że Niemcy są po prostu zadowoleni z kierunku, w jakim zmierza ich państwo. Według aktualnych badań około 70% Niemców jest zadowolona ze swojej sytuacji ekonomicznej, więc o ile będzie rządziła partia, która nie przewiduje żadnej wielkiej rewolucji, to im jest po prostu wszystko jedno. Grunt, żeby Niemcy były najważniejsze w Europie, żeby dalej dużo eksportowały, żeby dalej zaciskały polityczną dominację nad Europą Środkowo-Wschodnią, żeby współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi i żeby po prostu dalej było umacniane bogactwo. Nawet już te kwestie migracyjne tak Niemców nie rozgrzewają, bo jednak wszyscy w Europie wyciągnęli wnioski, że po prostu przyjmowanie mas imigranckich zanadto denerwuje obywateli. Niemiecka alternatywa dla Niemiec przecież na tym właśnie zbijała kapitał polityczny, stąd dzisiaj nawet Olaf Scholz z socjaldemokratycznej SPD nie chce przyjmować mas imigrantów. Tutaj jest raczej ostrożny. No widzimy zresztą dzisiaj, jaka jest ta polityka Komisji Europejskiej, także gdy idzie o uchodźców z Afganistanu, jest już jednak ostrożnie, więc Niemcy są zadowoleni z tego, jak jest dzisiaj, chcą, żeby jutro było takie samo jak dzisiaj, tylko jeszcze bardziej bogate i dlatego jest im to obojętne, pozwolą nawet na to, żeby jeszcze bardziej ich rewolucja docisnęła, żeby ten nóż rewolucyjny im po gardle nie przejechał i tutaj są bardzo ciekawe zresztą niektóre propozycje, jakie ma SPD, gdy idzie właśnie o to montowanie, umacnianie rewolucji, można, jeżeli chcesz, o tym też kilka słów powiedzieć. Ale jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, skąd wziął się fenomen, co by nie było, zielonych, którzy przez bardzo wiele miesięcy osiągali jakieś zawrotne wyniki w sondażach. Powiedziałeś tutaj, że Niemcy są przeciwni takiej radykalnej rewolucji. Rewolucja okej, ale nie radykalnie. Zieloni jednak proponują już nawet nie radykalną, ale turboradykalną rewolucję, a mimo to bardzo wysokie wyniki w sondażach tutaj osiągali. Nie do końca tak jest, to znaczy zieloni rzeczywiście mają na sztandarach bardzo rewolucyjne poglądy, ale w tym momencie, gdy tylko zaczęło im rosnąć w sondażach, troszeczkę złagodnieli. Żeby w Niemczech wygrać wybory, trzeba jednak być partią dla wszystkich i zieloni to zrozumieli, trochę złagodnieli, a fenomen poparcia dla zielonych nie wynikał bynajmniej z tego, że ktoś był zainteresowany ich programem, ale z tego, że Niemcy nie widzieli nikogo mocnego w innych partiach. Zielonym rosło wtedy, kiedy ustąpiła Angela Merkel, czy ogłosiła swoje odejście i w CDU nie było żadnego wyraźnego nowego przewodniczącego, a w SPD również nikogo takiego nie było, bo SPD, socjaldemokracja, przez kilka lat borykała się właśnie z wielkimi wojnami wewnętrznymi, nie miała żadnego lidera. Niemcy po prostu nie widzieli w żadnej partii takiego ugrupowania, które będzie mogło kraj jakoś tak dynamicznie prowadzić do przodu. Byli rozczarowani CDU, rozczarowani SPD właśnie ze względu na brak wyrazistych postaci, dlatego rosło zielonym. Teraz już zielonym aż tak nie rośnie, partia jednak ma te stabilne 15-17%, głównie ze względu na kwestie klimatyczne. Nikogo aż tak specjalnie nie interesuje aborcja, przecież w Niemczech i tak można mordować dzieci nienarodzone, LGBT, no to i tak już idzie swoją drogą w bardzo jednoznacznym kierunku, więc te kwestie klimatyczne zielonym rosło dlatego, że Niemcy się jednak interesują ochroną środowiska, oczywiście w tym ideologicznym wymiarze, ale tak jak mówię, główną przyczyną wzrostu zielonych była słabość CDU i SPD. Gdy pojawił się mocny kandydat w SPD, to zielonym też zaczęło spadać. A twoim zdaniem jaki wynik ostatecznie mogą osiągnąć właśnie zieloni? Myślę, że tutaj sondaże są dosyć jednoznaczne, ponieważ gdy spojrzę, teraz mam przed oczami właśnie sondaże kilku różnych pracowni z ostatnich dni. Wszędzie zieloni mają od 15,5 do 19. Większość pracowni daje im 15-17% i myślę, że to jest rzeczywiście prawdopodobne. Taki dokładnie wynik, co zresztą oznacza, że zieloni będą mieli wpływ na władzę i to prawdopodobnie niezależnie od tego, czy wygra SPD, czy wygra CDU. Obie te partie chcą wejść w koalicję z zielonymi, więc jakieś elementy zielonej polityki, czyli tego przyspieszania transformacji energetycznej niestety w przyszłym niemieckim rządzie będą i na pewno też będzie większe ciśnienie na te kwestie rewolucyjne, kwestie cywilizacyjne, nawet jeżeli SPD by przegrało, bo jeżeli dojdzie do zawiązania koalicji CDU-Zieloni, być może jeszcze z udziałem liberałów, no to na pewno Zieloni będą chcieli, żeby choćby jeszcze trochę zliberalizować prawo aborcyjne i jeszcze bardziej pchnąć tematykę LGBT do przodu. Co w związku z tym z członem chrześcijański w nazwie CDU? No, ten człon został już pozostawiony tak naprawdę bardzo daleko w tyle, a może właśnie... Ale dlaczego? Niedawno Angela Merkel przypominała, co oznacza literka C w nazwie naszej partii. To prawda i właśnie do tego zmierzam, bo w gruncie rzeczy ta chrześcijańskość jest w CDU, ale chrześcijańskość rozumiana po niemiecku po prostu, czy nawet po zachodnioeuropejskiemu, bo jednak CDU to partia nie tyle katolicka, co chrześcijańska właśnie, co oznacza mniej więcej takie same wpływy katolicyzmu, jak i protestantyzmu, ze względu na Angelę Merkel oczywiście także większe protestantyzmu, no i tak to jest dzisiaj rozumiane, to jest tak naprawdę postchrześcijaństwo, tak jak postpolityka, tak i postchrześcijaństwo, chrześcijaństwo w wydaniu niemieckich biskupów, czy niemieckich protestantów, czyli pełne pojednanie ze współczesnym światem. Nie możemy oczekiwać od niemieckich polityków tego, żeby realizowali agendę katolicką, jeżeli sami niemieccy biskupi tej agendy nie realizują, tylko mówią o kompletnej rewolucji, o uznaniu trzeciej płci, o akceptacji dla różnych postulatów LGBT i tak dalej. No niestety, nie ma katolickiej polityki w Niemczech, ani nawet polityki chrześcijańskiej, bo nie ma autentycznego, przepraszam, że to powiem, ale powiem, nie ma autentycznego kościoła katolickiego dzisiaj w Niemczech, bo po prostu biskupi niemieccy z małymi wyjątkami zdradzili Kościół katolicki. Czego się mamy za tym spodziewać? Czy Kościół katolicki jako drugi największy w Niemczech pracodawca po państwie bierze udział w kampanii wyborczej? Oczywiście, że tak, Kościół katolicki w Niemczech zawsze bierze udział w kampanii wyborczej, to zawsze bardzo aktywnie, ale raczej nie tyle wspierając jakieś konkretne ugrupowania, co przestrzegając przed innymi. I Kościół katolicki w Niemczech konsekwentnie od lat przestrzega przed alternatywą dla Niemiec, jako temu ugrupowaniu, które ma instrumentalizować chrześcijaństwo dla celów politycznych, tak zawsze mówią biskupi i katoliccy i duchowni protestanccy, przestrzega przed alternatywą dla Niemiec ze względu na jej antyimigracyjne postulaty, za to Kościół akceptuje zarówno CDU, jak i SPD, jak i nawet Zielonych, co jest rzeczywiście absolutnym skandalem, bo to jednak partia, która no najbardziej ma te wszystkie radykalne postulaty na sztandarach, ale Kościołowi nie przeszkadza. Współpraca z Zielonymi nie przeszkadzałoby mu, gdyby Zieloni wygrali. Kościół niestety jest to w stanie zaakceptować. Najważniejsze to jest po prostu to, żeby dalej były pieniądze, żeby dalej było finansowanie, no i oczywiście, żeby było dalej wspierane to kościelne dopasowywanie się do świata, a tutaj to pod każdymi rządami, oprócz rządów alternatywy, byłoby realizowane. No właśnie, odnoszę wrażenie, że tak naprawdę możliwa jest koalicja wszystkich ze wszystkimi, albo inaczej, koalicja wszyscy przeciwko AfD. Z tego, co tutaj powiedziałeś, zastanawiam się, czy w ogóle jest jeszcze sens istnienia takiej partii jak AfD, skoro ich główny postulat zatrzymania tej fali imigracji, która uderzała do Europy, przede wszystkim do Niemiec, jeżeli ten główny postulat przyjęło SPD, troszeczkę mówił o tym również CDU, czy ta partia ma jeszcze w ogóle jakąkolwiek rację bytu? No, z alternatywą dla Niemiec trzeba być oczywiście bardzo ostrożnym, bo to jest partia, która jest zdecydowanie prorosyjska, współpracować potrafi nawet z jedną Rosją Władimira Putina. Przepraszam, Angela Merkel nie jest prorosyjska? Jest, oczywiście, a jednak alternatywa dla Niemiec jest prorosyjska, powiedziałbym po pierwsze bardziej bezczelnie, a po drugie bardziej jeszcze antypolsko, bo pamiętajmy, że w alternatywie dla Niemiec są środowiska, które mają problem z aktualnymi granicami Niemiec i uważają, że te granice powinny zostać przesunięte. Są tam środowiska jednak odwołujące się do spuścizny nazistowskiej, tak, przynajmniej gdy idzie o różnego rodzaju, powiedziałbym, militarne sukcesy za czasów nazistowskich, więc naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym, gdy idzie o alternatywę dla Niemiec. To nie jest prawdziwa alternatywa, to nie jest alternatywa przynajmniej dla Europy, to jest jednak dalej tak naprawdę partia, która otwarta jest na różnego rodzaju diaboliczne pomysły, także dlatego, że w alternatywie dla Niemiec działa wspólnota osób LGBT. To nie jest żadna prawdziwa alternatywa. Ci Niemcy głosują dzisiaj na alternatywę, którzy są po prostu bardzo mocno rozczarowani polityką głównych partii, to prawda, ale także niestety tacy, którzy no właśnie nie są w stanie zaakceptować tego bardzo radykalnego rozliczania się, przynajmniej takiego wizerunkowego, ze spuścizną nazistowską, z czym mamy do czynienia w Niemczech, także tutaj byłbym bardzo ostrożny. Z alternatywą rzeczywiście nikt nie chce współpracować, ale są naprawdę dobre podstawy do tego, żeby z nimi nie współpracować, tak samo jak nikt nie chce współpracować z postkomunistyczną lewicą. Wprawdzie Olaf Scholz z SPD dzisiaj tego tak do końca nie wyklucza, w przeszłości to wykluczał, dlatego że postkomunistyczna lewica chciałaby na przykład wystąpić z NATO i zdecydowanie skłonna do bardzo radykalnego sojuszu z Rosją, bardziej radykalnego niż są to w stanie zaakceptować niemieckie elity. Także tak to dzisiaj wygląda. Niestety te wszystkie realne na planie politycznym alternatywy dla głównej niemieckiej polityki są z perspektywy europejskiej, z perspektywy polskiej też bardzo szkodliwe. Ja, Pawle, podzielam twoje zdanie na temat alternatywy dla Niemiec, tylko właśnie chciałem tutaj podkreślić ich cały program, to na czym zbudowali swoje kilkunastoprocentowe poparcie, no teraz naprawdę zostaje przejęte, no tak, chociażby przez Angelę Merkel, jeżeli chodzi o stosunki z Rosją, tak, tylko Angela Merkel, ja to zrobię tak, jak wprowadziłam homozwiązki, ja to zrobię tak, jak należy to zrobić, tak jak wprowadziłam homozwiązki, tak samo będę mądrze prowadziła politykę z Rosją, a nie te, czy czego chce alternatywa dla Niemiec. Na sam koniec chciałem się ciebie zapytać o jedno. Niezależnie od wszystkiego i tak jesteśmy skazani na wielką koalicję? Na wielką koalicję? W jakim sensie? To znaczy na kontynuację rządów CDU, SPD? Mimo wszystko ostatecznie, przypomnijmy sobie, co działo się w roku 2017. Rozmowy koalicyjne trwały wiele miesięcy, a ostatecznie kontynuowano linię CDU. To prawda, CDU, ale głównie dlatego, SPD. Że wtedy CDU miała rzeczywiście dosyć kiepski wynik wyborczy, 32,3% i nie musiałaby stworzyć rząd z Zielonymi i z liberalną FDP. Zieloni i liberalna FDP wówczas nie były w stanie się porozumieć. Były między nimi bardzo duże spory ideologicznej, ideowej. FDP uważała, że jeżeli weszłaby do takiego rządu, to straciłaby wiarygodność i w kolejnych wyborach poniosłaby całkowitą klęskę. Teraz jest już inaczej. Liberalna FDP jest zdecydowana, żeby wejść do rządu i chce wejść zarówno do rządu z Zielonymi i z CDU, jak i z Zielonymi i z SPD. Myślę, że wielkiej koalicji tym razem już nie będzie. Olaf Scholz przynajmniej zdecydowanie to wyklucza. Mówi, że jego pragnieniem jest zepchnięcie CDU-CSU do opozycji i myślę, że tak może rzeczywiście być. Oczywiście wszystko jest do wyobrażenia, także kontynuacja wielkiej koalicji, ale biorąc pod uwagę aktualne sondaże, to jest naprawdę mało prawdopodobne. Jeżeli wygra SPD, to raczej stworzy tak zwaną Ampel koalicją, czyli koalicję świateł drogowych, czyli czerwoni, zieloni i żółci, czyli właśnie liberalna FDP, a jeżeli wygra CDU, to raczej będzie to wtedy koalicja czarno-zielona z ewentualnym dodatkiem liberalnej FDP. Myślę więc, że przynajmniej na kilka najbliższych lat to jest jednak kres tej tak zwanej wielkiej koalicji i raczej trzeba się przygotować na wariant austriacki, czyli wejście zielonych do rządu. Twoim zdaniem, który z tych scenariuszy byłby najlepszy dla Polski? No, żaden nie jest dla Polski dobry, bo niemiecka polityka nigdy dla Polski nie będzie dobra, ale z perspektywy europejskiej, z perspektywy cywilizacyjnej na pewno nie jest dobre, jeżeli wygra SPD. SPD chce na przykład objąć prawną opieką takie rodziny czy wspólnoty rodzinne, gdzie kilka osób wychowuje dzieci, czy nawet kilka osób tej samej płci. Mamy do czynienia z jakimś planem po prostu, no nie wiem, uznania poligami, generalnie kompletnego po prostu już bestialstwa. Coś takiego SPD proponuje. Proponuje również oczywiście liberalizację prawa aborcyjnego, reklamowania aborcji. Będą także, jeżeli będzie ta partia rządziła, zmiany w sprawie eutanazji, więc z perspektywy cywilizacji chrześcijańskiej i ochrony ludzkiego życia oraz ochrony rodziny lepiej, żeby rządziła CDU. Nawet jeżeli to i tak będą bardzo kiepskie tak naprawdę rządy, dalej będzie to płynięcie razem z rewolucją, no jednak powolnie. No, zawsze lepiej, żeby mniej ludzi ginęło, niż żeby ginęło więcej. SPD jest gwarantem tego, że ginąć będzie więcej. A co to oznacza? Co zwycięstwo SPD oznacza dla Kościoła? Kościół dalej będzie tutaj szczęśliwy, bo po prostu pieniądze dopływają, czy jednak zastrzyk gotówki od państwa zostanie zatrzymany? Nie, bynajmniej. SPD absolutnie nie ma takich zamiarów. Oczywiście w kampanii wyborczej teraz były takie ataki na kandydata CDU, Armina Lascheta, właśnie ze względu na jego katolicyzm, ale SPD nie chce przestać finansować Kościoła, dlatego że Kościół jest z SPD doskonale zblatowany. W największej organizacji kościelnej w Niemczech, w Centralnym Komitecie Niemieckich Katolików, która współrządzi tak naprawdę Kościołem katolickim w Niemczech, jest tak samo dużo polityków CDU, jak i polityków SPD. SPD z Kościołem się na pewno dogada. Jedyna partia, może dwie partie, które chciałyby mocno ograniczyć rolę Kościoła katolickiego, to postkomunistyczna lewica oraz do jakiegoś stopnia także zieloni, ale zieloni jednak nie będą mieli decydującego głosu, a zresztą myślę, że są też w stanie się z Kościołem porozumieć jednak, więc te interesy finansowe niemieckiego Kościoła na razie nie są zagrożone, niezależnie od tego, kto wygra wybory. No i właśnie tutaj nasunęła mi się refleksja, że źle zadałem to ostatnie pytanie. Czy taką organizację można jeszcze nazywać kościołem, która nie przejmuje się walką o zbawienie ludzkiej duszy, tylko o to, żeby kasa się zgadzała? No, to jest trudne pytanie. Owszem, jest prawdą, że gdy pojawiają się w przestrzeni politycznej w Niemczech postulaty liberalizowania prawa aborcyjnego albo eutanazyjnego, to Kościół protestuje, są jakiegoś rodzaju sprzeciwy publikowane, ale to wszystko jest bardzo niemrawe i ma się wrażenie, że nie jest na poważnie, że to tak tylko robimy, no bo trzeba po prostu, tutaj już trzeba, ale nikt o to tak naprawdę, nikt nie chce umierać za dzieci nienarodzone czy za osoby starsze poddawane eutanazji, więc niestety jest prawdą. Prymatem jest dzisiaj po prostu rewolucjonizowanie Kościoła katolickiego w Niemczech, prymatem jest utrzymywanie finansowej stabilności, na pewno nie walka o życie nienarodzonych, czy utrzymywanie różnych innych elementów chrześcijaństwa w prawie publicznym. Pozostaje nam w związku z tym tylko czekać na same wybory. Mam nadzieję, że na gorąco skomentujesz dla nas ostateczny ich wynik. A za dzisiejszy komentarz bardzo serdecznie Ci dziękuję, Bóg zapłać. Dziękuję, kłaniam się, z Panem Bogiem. Szanowni Państwo, na koniec, jak zawsze, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, włączania powiadomień, komentowania i oceniania naszych materiałów wideo. W miarę możliwości bardzo proszę również o wsparcie naszej działalności. Jak to zrobić? Wystarczy tylko kliknąć w opis tego filmu. Każdy z Państwa, kto wesprze naszą działalność w miesiącu wrześniu, otrzyma od nas e-book Władcy Świata, opowiadający o ludziach, którzy naprawdę rządzą światem. Ja nazywam się Tomasz Kolanek, z Panem Bogiem.